Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Reddit. Chyba każdy z was się spodziewał, że w końcu nadejdzie ten dzień, kiedy wrócimy do najciekawszych rzeczy w internecie związanych z Minecraftem, bo jakby... No moje filmy też są ciekawe, zostawcie łapkę w górę oczywiście, ale dzisiaj zobaczymy, co robią ludzie na świecie i czego my nie robimy. A co moglibyśmy robić? Albo czego nie powinniśmy robić? Zostawcie łapkę w górę, lecimy po prostu z filmem. Podrasowałem animację mobów. Zaczynamy od pająka. Zobaczmy, jak wygląda ulepszona animacja pająka. No i w sumie faktycznie, jakby gdyby ruszał się tak jak tutaj, to może by to wyglądało wiele bardziej realistycznie, a ten to jest jakby chyba był atak jego, a tu będą pigliny. To jest napisane, że to jest piglin, ale to był pigmen, a teraz jest dopiero pigmen i dalej jest pigmen. Okej, okay. Windykator. Windykator sobie śmiesznie biegnie. Już sobie wyobrażam, że taki gość na mnie wbiega wprost. No i jakby atak też był spoko. Evoker. Okej, okay. To też ma jakby sens. I z tego wszystkiego nasuwa się prosty jeden wniosek. Wniosek jest taki, że Mojang powinien zatrudnić kogoś nowego od animacji, bo jak widać, da się. A czemu tak nie jest, jak się da, to no jakby wiecie, no ja już wam mówiłem. Mojang to leniwi ludzie. Ocenijcie mój kwiatuszek. No w sumie jakby tutaj okej. Okay. Tutaj widać, że on jest naprawdę wybudowany. I nie mam się czego przyczepić, tylko zastanawia mnie... Zaraz, bo tu jest napisane Luigi, a Luigi jest tu. A ten, czajcie, bo chyba jakiś system error się tutaj wkradł. A tutaj uśmieszek. Czy ktoś z was widzi ten uśmieszek? Ja widzę. Napiszcie w komentarzu, czy zobaczyliście. O, proszę bardzo. Tutaj mamy dwa jakby narysowane pigliny w dwóch wersjach. I tu jest jakby napisane, że to jest jakby dualność. Dualność jest takie słowo w polskim. Jak nie ma, to proszę wpisać do słownika. To jest jakby dualność charakteru po prostu piglina. Czyli piglin, kiedy jakby nie jest agresywny, a kiedy robi się agresywny. Wieża zrobiona z łódek. I okej, okay, ja nic do tego, broń Boże, nie mam. Ale ktoś mi powie, jak ludzie wpadają na takie pomysły? To znaczy, kolejna rzecz, która by mnie interesowała, to to, czy w ogóle dałoby się wejść po tych łódkach na górę, takie na przykład po schodach? No bo teoretycznie chyba tak, a w praktyce napiszcie w komentarzach, czy sprawdziliście, czy się da. Lokomotyw. To jest dobre, bo to jest lokomotywa, która ma na sobie już wybudowane, powiedzmy, mini miasto. Bo tutaj na przykład widać, że tu jest budyneczek jeden, tu jest budynek drugi. No ogólnie bardzo artystyczne, jeszcze w fajnym programie do 3D jest to wyrenderowane. Moje podejście do nederowej świątyni, szczerze, jakoś nie jest specjalnie wow. Już bardziej wow jest to, co widzimy tutaj, a to mi się wydaje, że jest nawiązanie do sceny z drugiej części Star Warsów, gdzie główni bohaterowie uciekali przed jakąś właśnie taką rybą, a potem łudząco podobna ryba, mówię o tej drugiej, podpłynęła i zjadła tą pierwszą. Więc nie wiem, jakby jakie są wasze odczucia, napiszcie, zobaczymy, czy tylko mi się wydaje, że to ze Star Warsów jakby jest inspiracja brana. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje na Reddicie, ale naprawdę dzisiejsze prace są mega artystyczne. To znaczy to, co tutaj jest, to myślę, że nawet by się mogło jakby wkleić do jakiegoś muzeum minecraftowego, gdyby takie powstało. A takowe chyba jeszcze nie istnieje. Nie, żebym wam sprzedawał pomysł na biznes, ale to by się tam nadało. Zrobiłem kalendarz. Ej, czemu to słońce zniknęło? To znaczy pytanie, czy to jest w ogóle command block? Bo jest napisane, że to jest redstone, ale nie ma jakby oznaczenia, że to był command block, a no nie chce mi się wierzyć, że takie rzeczy są możliwe w ogóle bez command blocków. Raczej na pewno nie. No bo jak? Chce się repeaterem zrobić dzień? No coś tutaj chyba nie tak, nie? Nie w parze. A ta tablica pokazuje jakby cykl, czyli że teraz jest północ, bo jest pół zaświecone. Teraz jest, nie wiem, północ i pół? Północ i pół? Tak. Północ i pół po prostu. A teraz jest słońce. Jakby, okej, okay, czaję koncept, daję 2 na 10. Strider, ale w wersji dyniowej. I on tutaj też jest smutny. Naprawdę. Jakby żal mi jest tych Striderów. Powinien być tekstur pack, który je troszeczkę, no może nie tyle rozwesela, co poprawia im delikatnie humor, żeby chociaż cały czas takie smutne nie były. Już nie mówię o tym, że były szczęśliwe, bo jakby nie wymagam tego, ale no przykro mi po prostu jest wewnętrznie i tyle, no. Zrobiłem nowy design zwierząt. I ja rozumiem, że okej, okay, tutaj jest po prostu na przykład kura wzbogacona o jakieś elementy 3D. Świnia jakby też jest wzbogacona o kilka kształtów, to znaczy uszy, nos, no nos chyba już jest, ale ogon, proszę bardzo. Już przy owcy to w ogóle pojechał w te kształty twarzy, ale jedna rzecz, która mnie zastanawia, to jest ta krowa. Znaczy krowa, może byk, bo nie ma tutaj tego, co jest tu, a z drugiej strony są rogi, ale czy byki też są władki? No, no nie wiem, to jakaś łamigłówka. O, tutaj ktoś będzie grał na notblokach jak na pianinie.
Aha, to jest po prostu Undertale. Minecraftowy fanart. Ten fanart jest trochę inny niż reszta, bo tutaj w ogóle nie ma żadnego motywu pikselozy, a sam biom zimowy jakby jest o wiele bardziej klimatyczny niż ten w Minecrafcie. No bo nie oszukujmy się. Klimat w Minecrafcie, no na pewno nie do takiego stopnia jak tutaj. O, Enchanting Table w 3D. Nawet z jakąś animacją. Ej, i tutaj jest pokazane jakby enchant, że z książki wylatuje coś, nachodzi się na miecz. O kurcze. Ej, ale to jest dobre, bo to jest taka wizualizacja tego, jakby wyglądało enchantowanie, gdybyśmy mieli z nim do czynienia na przykład w prawdziwym życiu. No to teraz mi jest jakby sobie to, wiecie, prosi zwizualizować. Moje podejście do zbudowania 1.16 portalu. Chyba tutaj chodzi o taki redesign tych zepsutych portali, tak przynajmniej zakładam. Wygląda bardzo, bardzo bogato, chociaż nie wiem, nie podoba mi się, szczerze mówiąc, bo jest jakiś taki wyjęty z kontekstu po prostu naokoło. Wiecie, o co chodzi. A to co? Ej, to wygląda, to jest linia produkcyjna, zrobiona w Minecrafcie za pomocą bloków miodu i tych strzałek. To wygląda naprawdę fajnie, a może to jest po prostu fabryka złota, bo są tam pigliny zamknięte? Możecie wytłumaczyć w komentarzach, o co tutaj chodzi dokładnie, czy to tylko ozdoba, czy to jest praktyczne. To jest też fajna dekoracja, coś co ja robiłem kilka razy, czyli że jakby szkło dookoła enchantu, a na środku jakby, no nie wiem, no ja dawałem na przykład lawę albo coś, ale tutaj jest na przykład płaczący blok obsydianu, to też fajnie wygląda w porównaniu, na przykład w porównaniu, no, skompresowaniu bardziej z tą magmą, no to daje taki w miarę zespolony, fajny efekt. Enderman kontra strzały. To chyba już widzieliśmy w jakimś innym reddicie, ale to jest inne podejście, które jakby utwierdza mi w przekonaniu, że to jakby nie jest fake. No ale faktycznie, kiedy Enderman nie ma się gdzie tepnąć, no to dzieją się dziwne rzeczy. Taki po prostu glitch. W końcu wybudowałem moją własną drukarkę. Jak widać, paleta kolorów jest załadowana do fulla. Tutaj w skrzynce układa sobie kształt, który pewnie chciałby mieć finalnie jakby wydrukowany. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Kliknął sobie przycisk i teraz leci po prostu blok po bloku. On sobie spływa po wodzie, jakby... Nie rozumiem, jak to przymierza tą drogę po tych schodkach, ale okej, myślę, że to jest jak na razie najmniej ważne z tego wszystkiego. Bo ważne jest to, czy ta drukarka w ogóle działa. Jeżeli działa, no to przecież się nie będę czytał szczegółów, bo nawet jeżeli coś wygląda głupio albo podejrzanie, a działa, to nie jest głupie ani podejrzane, tylko genialne i innowacyjne. No i faktycznie, zostało to wydrukowane i teraz widzę, że to po prostu były tłoki. Okej, a to co? Ej, Enderman zniknął, uderzył go. Teraz wbiegł tu szkielet i widać, że się koleś chyba wpakował do jakiegoś cave'a, a nie, jednak nie jest tak źle, ale mógłby se tu jakby, o, właśnie oświetlić, co zresztą zrobił. Idzie creeper, który mu chyba rozwali diaksy i... Oj... Jeżeli mu się kontroler wyłączył! Co? Co? I nie, nie mówcie, że on zginie. Nie mówcie, że on zginie. On chyba zginie, znaczy tak mi się wydaje. Albo nie, dobra, jednak przeżył. Ale i tak mi go trochę szkoda, bo diamenty były w zasięgu ręki, a widać po jego itemach, że to byłyby jego pierwsze diamenty. Znalazłem moje stare minecraftowe magnesy. Nie wiedziałem, że takie magnesy z Minecrafta są, jakby... Kiedy patrzę na tą lodówkę, to nawet ma to sens, ale jakieś, nie wiem, jakość wykonania tego pozostawia chyba wiele do życzenia. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nazwałem to czarny monument ponad 100 godzin na solowym survivalu. Mam nadzieję, że wam się spodoba. No to jest spoko, bo ktoś wziął świątynię i ją po prostu przerobił na klimat netherowy. Zasadził tutaj niebieskie drzewa, które w sumie fajnie wyglądają w połączeniu z tym, że dookoła jest ocean. Postawił też soul sanda i poświetlał niebieski ogień. Tyle, że jakie zastosowanie teraz ma ta świątynia? No nie wiem, możecie spekulować w komentarzach. Enderman, ale delikatnie odnowiony. I jakby, czy to jest dalej Enderman? W pewnym sensie, okej, pewnie tak. Ale został bardzo, bardzo mocno zmieniony. Chwilę po zrobieniu tego zdjęcia, Hans został zestrzelony przez Gasta. A teraz chwila ciszy dla Hansa. No wiecie, no jakby przykro mi bardzo. A widzę po jakby reakcji na tego reddita, że życie wieśniaka chyba faktycznie potrafi wstrząsnąć dużą ilością osób. Przynajmniej, no, jego śmierć. A to co? Ej, patrzcie, jaki bug! Ej, co jest? To, co się tutaj dzieje, to na pewno nie jest nic, co powinno się normalnie dziać. Jest tutaj napisane, że to jest jakiś graficzny bug, ale jak takie coś się stało? No, nie wiem. Nie wiem naprawdę, co trzeba by było zrobić z Minecraftem, żeby do takiego stopnia go zepsuć. Tym bardziej, że wyświetlały mu się bloki, przez które on w ogóle przenikał. Nie wiem. Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim nigdy wcześniej. Ewolucja dróg. Czyli mamy kilka sposobów na pokazanie, jakby pokazanie, na zbudowanie drogi. Mamy taką zwykłą, biedną, wydeptaną, mamy taką polską dziurawą, no i mamy taką, no w sumie, dobra, nie, to jest polska,
ścieżka, a to jest ulica pod moim domem po prostu. Bo to też jest dziurawa i jakaś taka nierówna. Połowa drogi. No tak. Niby ja rozumiem enchantowanie wszystko na Netherrights, ale no nie wiem, trochę już się zacząłem drogie te itemy robić. Najlepszy urodzinowy prezent. No słuchaj, jeżeli to narysował ktoś z swoich znajomych, no to na pewno jest to prezent od serduszka. Tyle, że tutaj jesteś nie tak z tą linią. Ktoś, kto to rysował, mógł chociaż troszeczkę linijki użyć. Nie chciałbym powiedzieć, że zrobiłbym to lepiej, bo ja, no, chcecie zobaczyć moją próbę w Paincie, jakbym to rysował naprawdę? Myślę, że nie chcielibyście. Miś Grizzly, którego właśnie zaprojektowałem w Blockbenchu. A Blockbench to jest bardzo fajny program, w którym sam wiele razy modelowałem rzeczy do chociażby versusów gigantów z widzami. Jak oglądaliście, no to wiecie, że tam były czasem customowe bloki i właśnie, no, w takim programiku to robiłem. Jak chcielibyście kiedyś sobie porobić własne modele, to polecam. Nie jest aż tak trudno. Chyba. Prawdopodobnie moja najlepsza budowla na Reddicie. Ej, nie no, w sumie fajne to jest. To znaczy, podoba mi się ten jakby klimacik. Trzy wysepki połączone ze sobą. Jakaś duża taka medievalna farma i same domki też są takie oldschoolowe delikatnie. To jest gaz, który chyba wpadł pod pociąg. Tak mi się przynajmniej wydaje. Moja pierwsza budowla w chwilę. Mały przykład. Ej, to jest fajne jakby. Ja jestem wielkim zwolennikiem osiadania się w cave'ach. To znaczy, można z tego dużo fajnych rzeczy zrobić. A środek tego domku, okej, jakby nie powiem, że jest zły, bo widać po samym stropie na górze, że no troszeczkę starań to zostało włożone. 5 godzin to budowałem. I to jest też fajny pomysł, to znaczy wiele osób budowało creepera. Ale czy ktoś z was sobie zrobił bazę w creeperze? No okej, no zrobił Shandy na ferajnie. Ale Shandy zrobił coś z wełny. A to jest creeper połączony z drzewami, z ziemią i ogólnie, nie wiem, bardziej jak góra wygląda wyrzeźbiona w kształt creepera. To jest fajne. Bezużyteczne fakty 2. Iron Golemy nie atakują creeperów. I wiecie co? Nie wiem, czy to prawda, bo ja pamiętam, jak na moim świecie kiedyś Iron Golem zaatakował creepera i wybuchł razem z moją farmą. Więc, no nie wiem. Rozwiejcie wątpliwości w komentarzach, jak zawsze. To jest render zrobiony, tak wiecie, troszeczkę na styl tych minecraftowych trailerów. Bardzo mi się to podoba, jest bardzo proste. No i spoko, no. Jakby to ma być tapeta. Myślę, że spełni swoją funkcję. Pomysły na endowy portal. Gdybyście nie wiedzieli, jak wasz portal ozdobić, to tutaj macie kilka propozycji. Stwierdziłem, że zrobię film o wiosce, którą właśnie buduję. Na początku widzimy sam tunel. Pewnie za tym tunelem się pokaże właśnie ta wioska. Teksturki bardzo fajne z połączonymi shaderami. No i wioska faktycznie. Jest kilka ładnych domów, to tego nie można odmówić autorowi. Widać jednak, że tutaj brakuje wielu rzeczy. To znaczy, na przykład brakuje jakichś dróżek. A tutaj, no brakuje dróżek i ogólnie jest troszeczkę jeszcze pustawo, ale wierzę, że coś fajnego z tego na pewno będzie. Pszczoła zrobiona dla mojej dziewczyny. Jej imię to no wiecie, no nie wiem, jak to przeczytać w sumie, jakby trochę trudne i łamiące język, ale naprawdę fajna pszczoła, to znaczy widać, jakość jej wykonania jest na wysokim poziomie nawet. A to co? To farma. Ej, to jest fajny pomysł w ogóle na farmę. To znaczy, że jeżeli macie jakieś faktycznie miejsce na wodę w swojej farmie, to możecie sobie tam siąść i po prostu dookoła rozwalać. To pewnie jest bardzo szybki i praktyczny sposób zbierania rzeczy z farmy. Mam pewne wrażenie, że moby nie do końca zgadzają się wyglądem z tymi nowymi, więc przemodelowałem moby tak, żeby wyglądały trochę na styl tych nowych, ale dalej trzymały swój klasyczny styl. No pewnie chodzi tutaj autorowi o to, że w Minecrafcie kiedyś wszystkie moby były bardzo, bardzo proste, a teraz moby, które się pojawiają, są już o wiele bardziej bogate w jakieś mini szczegóły, kiedy te stare zostały zapomniane i nie dostały żadnego update'u. I okej, jakby nie zauważyłem takiego problemu nigdy, ale czy ja wiem, czy te moby wyglądają teraz lepiej? No nie wiem. Szczerze mówiąc, te ich nosy są jakieś takie upośledzone, już nie wspomnę o tych jej uszach i o tym, no jakby okej, to jeszcze by się dało przeboleć, ale ta owca wygląda komicznie. Miejcie pewność, że wasz strider jest zawsze szczęśliwy, ciepły i coś tam, jakby wiecie, ciepły strider to szczęśliwy strider. I właśnie z takiej edycji chciałbym go widzieć w Minecrafcie. Wow, to jest fajne. To znaczy, jeżeli na przykład macie kopalnię i coś takiego sobie postawicie, to jesteście wiecie kim? Koksami totalnymi. Kto robi takie coś dla swojej kopalni? Tylko bogowie Minecrafta. Mój znajomy na swoim serwerze ma datapacka, który pozwala na zakładanie wszystkich jakby chyba głów zwierząt na siebie i założyć sobie pufferfisze. I piszą, że to najlepsza rzecz, jaką można zrobić na świecie. I okej, faktycznie wygląda to świetnie. Nie wiem, czemu podoba mi się to. Ej, to jest dobre, bo to jest chyba taki stadion. Tutaj jest napisane, że to jest taki rzymski. Właśnie, taki rzymski stadion, że dookoła na przykład biegają rydwany i się ścigają. Tylko to jest zrobione jakimś
takim blokiem, Little Blocksmith albo coś. Wiele pomysłów na netherowe portale, aż 10, ale szczerze mówiąc, wszystkie 10 portali jest takie se. A, dobra, sorry, bo on napisał, że naprawił wszystkie 10 wariacji portali. Teraz to ma sens. Zajęło miesiące, by to zbudować, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Samo kopanie pewnie nie zajęło miesięcy, ale samo zdobycie chociażby tyle tych Sea Lanternów to był jakby wyczyn. Nie wiem, jak przeżyć takie momenty. O kurcze. Tam są diamenty. Zawsze. Najgorzej. A on ma tylko gravela przy sobie. Ja mam dziwnie nieodparte wrażenie, że on chyba tu zginie. A nie zginie. Dobra. Jakby pofarciło mu się. No i doszedł do tych diamentów. Ale czy to koniec historii? Zaraz się... Boże, no nie mogę. Ale on uciekł. Tepnął się enderperłą. Okej. Więc może jednak wie, co robi. Chociaż stracił już trochę diamentów. Znaczy trochę. No jednego. Nie pamiętam, żeby niszczył bloki. To jest Weaver robiony... O, to jest coś, co widzieliśmy ostatnio, czyli jakby Weaver pod portalem. Ale co on teraz zrobi, bo już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Trzeba sobie przypomnieć. Aha, on po prostu umrze. No tak. To zostało dodane 4 godziny temu, więc to naprawdę nie jest ten film, który oglądaliśmy wcześniej. Ale taka mała uwaga. Wydaje mi się, że to samo można zrobić w netherze. Po prostu nasuw... Oj, chyba mu nie pykło. Chyba nie. Ale widzę po jego życiu, że dla niego to raczej nie będzie żaden problem. No. Cały netherite'owy, no to tym bardziej. Mój pierwszy raz, kiedy budowałem z nowych bloków. Dobra, nie wyszło tak źle jak na pierwszy raz. Chyba. Ja i mój przyjaciel wykopaliśmy cały chunk w dół, czyli to jest równy chunk 16 na 16, obok bazy mojego znajomego. Ale nie mamy pojęcia, kiedy wejdzie na serwer. Jakby to będzie śmieszne, śmieszne byłoby w to wskoczył, bo myślałby, że to błąd jakiś. Kontynuuję mój po... O nie. To jest coś, co jakby widziałem już w Minecrafcie, to znaczy połączenie telefonu i kamery z telefonu z Minecraftem i to naprawdę nie jest fotomontaż. Osoba tutaj napisała, że Seflin pokazywał na swoim wideo, jak to zrobić, więc ja znam Seflinga, jakby to jest kanał warty polecenia. No też kanał nie dla każdego. Możecie sobie wygooglować i jakby sprawdzić. Ciekawe rzeczy da się robić w Minecrafcie. To jest przykład tego, że w Minecrafcie chyba nie ma ograniczeń. Czasami jakby... Dobra, nie będę czytał opisu, po prostu zobaczmy, co się dzieje, bo jedyne, co tu widzę, to wykopywanie na razie węgla. No i tak. A, i za węglem są diamenty. Okej. Czyli jakby morał jest tego prosty. Doceniajcie to, co macie. Jeżeli widzicie węgiel, wykopcie węgiel. Może za węglem będą diamenty. Chyba spędziłem na tym kilka godzin. Fajny ten dom. Może nie jakiś, wiecie, wyrąbany w kosmos, ale mi się podoba. Taki w miarę świeży i ciekawy. Creeper Crunch. Creeperowe płatki. Nie wiem, czy taki coś istnieje, ale patrząc po tym, to naprawdę ma dużo sensu. Znaczy, to są zwykłe płatki, takie trochę kwadratowe, z takimi kroskami zielonymi. No, ja bym jadł. A to jest baza Dunderstyca, tak? Dufensmerz. Tak, Dunderstyc. Ale fajny domek. Ej, to mi się podoba. Bo ta góra cała mi się wydaje jest customowa. Chociaż, nie, no dobra, już nie jestem tego tak pewien. Ale, no, domek naprawdę warty uwagi. No cóż, a ja wam na dzisiaj dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się fajnie będziecie bawić i zostawicie łapkę w górę. Bo wiecie, łapka w górę to pierwszy krok do bycia szczęśliwym. Więc zostawcie łapkę w górę, a potem zasubskrybujcie kanał. I przypominam wam, że na moim drugim kanale Darkness Reddit jest teraz odcinek, więc wpadajcie, macie link w opisie, jak i w karcie i tam będzie więcej Redditów jeszcze dzisiaj, więc trzymajcie się, no i pa pa!